Słuchajcie, przyniosłam wam, pokazywałam wam w holu zakupowym ściereczki. Ściereczki zakupiłam 4 sztuki w paczce, paczka 10 zł, niecałe. 4 sztuki, czyli po 2,50 sztuka. Zaraz wam opowiem. Jest tak: różowa, uniwersalna, zielona do czyszczenia kuchni, żółta do okien i szyb i niebieska do kurzu. I teraz chcę wam, przyniosłam wam je. Ja już je, nie są zużyte oczywiście, bo to kilka razy trzeba, ale też nie za dużo. Już nauczona doświadczeniem, że one wytrzymują. Słuchajcie, jak myję okna tymi z Biedronki, zaraz wam je pokażę, to wytrzymują na takie typowe okna w bloku polskim, czyli takie duże okna, 5 razy taka ściereczka wytrzymuje, w sensie takim, że potem się pyli, zostawia smugi i tak dalej. I teraz co wam mogę powiedzieć, przetestowałam różowe, tak jak widzicie, są wyprane, ale są już zużyte. To są uniwersalne, więc nadają się do wszystkiego i do niczego, za przeproszeniem. Umyłam szyby w oknach, umyłam lustra, niestety zostawiają smugi, bardzo się pylą, już jak je wyjęłam z pojemnika, to zostawiały taki, o, proszek, nie wiem, czy zobaczyliście, może nie, bo za szybko trzepałam. W każdym bądź razie te się nie nadają. Może nadają się do wycierania, no nie wiem, na sucho naczyń, też nie, bo też może zostawią smugi, no nie wiem, do czego tam. Może tak, do przetarcia albo do zebrania kłaków z podłogi psa. W każdym bądź razie różowe nie nadają się do niczego. Zielone, przetestowane do kuchni, czyli też, aby nadać blask, wyczyścić coś do sucha. Ja umyłam nimi okna i umyłam nimi lustro. Do tego nadają się wyśmienicie, naprawdę nie zostawiają smug. Połysk jest idealny, tak jak powinien być. Żółte są typowo do okien, no ja ich używam do naczyń, wycierania na sucho, na przykład kieliszków, szklanek, żeby nie zostawiał smug. Dlaczego nie do okien? Bo one są bardzo cienkie, naprawdę cieniutkie, bardzo. No do okien, no słuchajcie, no jak taka cienka szmatka, no jedynie faktycznie z tego pierwszego kurzu, to może się i nadaje, ale żeby wyczyścić szybę, to nie, nie? No i kurz, ściereczki do kurzu, milusie, piękne, takie ojej, przytularskie. I co? Zbierają kurz. Działa to tak jak szczoteczka, jak ściereczka antystatyczna. Przecieramy telewizor, przecieramy delikatnie parapety. Naprawdę, zbiera wszystko, jestem zadowolona. I tu wam przyniosłam do porównania. To są ściereczki z Biedronki. Żółta typowo do luster i szkła i niebieska. Nieraz jest na nich napisane, że jest to uniwersalna, a nieraz jest napisane, że jest też do szkła i luster. I teraz słuchajcie, tych używam już naprawdę ponad 10 lat, może nawet około 15, jak się tylko ukazały. Oczywiście te pierwsze, przez pierwsze tam parę lat były zupełnie inne gatunkowo, mimo że to mikrofibra i haczy i jest tempa, ale gatunkowo było zupełnie inne, o 100% naprawdę dużo, dużo lepsze. No ale cóż oczekiwać za... wiele lat kosztowały złoty 99 w Biedronce, albo w sklepiku osiedlowym kosztowało tak samo. Potem jakoś tak szybko cena skoczyła, po 3,50. Teraz jak jest promocja w Biedronce, to oczywiście kupuję, a jak nie ma, no to się nie opłaca. Nie opłaca się w sensie, no zobaczcie, 4 sztuki za 2,50 sztuka. No z tym, że jedna jest niewypałem, no to... Ale to i tak mimo wszystko jest naprawdę korzystniej kupić z internetu. Już tutaj ostrość uciekła. I słuchajcie, żółte są rewelacyjne. No nie powiedziałam wam, ja ich używam bez detergentów żadnych, tak samo jak te właśnie z Biedronki, też bez detergentów, tylko lekko ciepła woda, no bo żeby ręce nie umarły od razu od zimnej wody. Namaczam jedną, ścierkę wyżymam, przecieram na mokro, drugą wycieram na sucho, no i jest rewelacja. Próbowałam też detergentami, jak już wiecie, no już są zużyte, także tam już detergent im nie zaszkodzi. Działanie mają to samo, no ale są zużyte, więc sobie wytłumaczyłam, że jak już są lekko zużyte, no to wtedy ok, detergent można używać. No i co? I tak się podzieliłam z wami moimi spostrzeżeniami. Aha, no tak, o żółtej powiedziałam, a o niebieskiej nie powiedziałam chyba nic.
Niebieska, tak jak mówię, trzeba patrzeć, jeżeli konkretnie jest napisane do szyb i luster, to spoko. Jeżeli jest taka sama gatunkowo, a jest inna firma, która to produkuje albo tylko może przekłada do kartonika, nie wiem, i jest, nie ma tego napisu, więc nie nadaje się. Zostają smugi, zostają takie flafluki, no i wtedy no, trzeba dobrze naprawdę zwracać uwagę. Tak jest moja opinia. Filmik długi, kurczę, pewnie wyszedł. No, ale no, chciałam się z Wami podzielić. To są wielkogabarytowe produkty, więc no, strasznie dużo miejsca zajmowały, oprócz ściereczek, no ale jeszcze je schowam, bo się nadają. I tak, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam pięknie za wszystkie komentarze, za wszystkie maile. Kochani, jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarze, czy któreś z tych produktów miałyście, jak się u Was sprawdzały. Wiem, że niektóre z Was już sprawdziły te proszki i pisałyście mi, że są naprawdę dobre. Jak za tą cenę taka jakość jest spoko. Też przetestowałyście już niektóre z moich Oxy, tu jest akurat ten Tiger albo Tider albo Tider, jak zwał, tak zwał. Może Was zachęcę też do tych produktów udrażniania rur albo no, do czyszczenia prysznica. Lenor ma podzielone opinie na YouTube i podzielone opinie Was, które do mnie piszecie, no ale wiadomo, no, nie u każdego się sprawdza, nie każdy lubi takie zapachy jak ja. Ja się z Wami żegnam cieplutko, do zobaczenia, do jutra, pa pa!